Zarabiasz coraz więcej, a mimo to masz coraz mniej oszczędności? Być może wpadłeś w groźną pułapkę finansową, przez którą bankrutują nawet największe i najbogatsze gwiazdy. Cześć, ja jestem Rafał Walaszek i witam Cię na kanale Bogaty z Wyboru, gdzie zmieniam finansowe zagadnienia w proste pigułki wiedzy. Dziś kontynuujemy cykl materiałów o sprawnym, szybkim i efektywnym prowadzeniu budżetu, a ten odcinek poświęcę inflacji stylu życia. W poprzednim materiale omawiałem fundusze celowe i jak pozwalają zorganizować kasę na nasze zachcianki, więc jeśli jeszcze go nie Widziałeś, to zacznij od niego, a teraz przejdźmy do dzisiejszego odcinka. Zróbmy szybki test. Kojarzysz takie osoby jak Mike Tyson, 50 Cent Elton, John Nicholas Cage, Rihanna czy Johnny Depp? Domyślam się, że tak. Oprócz światowej sławy łączy je jednak coś jeszcze. Każda z nich zbiła majątek liczony w milionach, a później albo oficjalnie ogłosiła upadłość, albo była na skraju bankructwa. Każda osoba z tej listy popełniła dokładnie ten sam błąd. Wpadła w sidła inflacji stylu życia. Inflacja stylu życia to zjawisko opisujące korelację Między wzrostem zarobków oraz wydatków. W uproszczeniu, jeśli dostałeś podwyżkę, to pozwalasz sobie na więcej. Bardzo często jest to źródłem sporych problemów finansowych. Gdy zarabiamy mało, możemy wydawać mało. Co jest dość logiczne. Gdy natomiast zarabiamy więcej, to pozwalamy sobie na poprawę jakości życia czy częstsze przyjemności, co również jest logiczne, prawda? Oczywiście, że tak i nie ma w tym nic złego. Problemem natomiast jest to, że bardzo szybko przyzwyczajamy się do wyższego poziomu. Gdy sytuacja się pogarsza, obniżenie naszego standardu następuje znacznie wolniej niż jego podnoszenie. Rzadko, kiedy reagujemy w porę, a najczęściej dopiero wtedy, gdy jesteśmy do tego zwyczajnie zmuszeni. Oczywiście wiem, co teraz myślisz. Twoim błędem nie jest kupno zbyt dużej willi w Los Angeles, ale tu nie chodzi o konkretne wydatki, a o samo przeszacowanie swoich możliwości. Wielkie gwiazdy przyzwyczajają się do gigantycznych zarobków, ale nie są one wieczne. Sława przemija, a rozpuszczony styl życia zostaje. Jeżeli w porę nie zauważysz, że wydajesz więcej niż możesz, to staniesz się bankrutem. Możesz teraz pomyśleć, że Ciebie ten problem nie dotyczy, bo przecież nie masz 10 płyt pokrytych diamentem, a twój kod w paski to nie jest jakiś tygrys bengalski, ale zasada jest identyczna, tylko w mniejszej skali. Co jeśli opierasz swój budżet o dochody, zaliczając do nich np. kwartalną czy roczną premię, która wcale nie jest taka pewna, a może jednorazowe prowizje od sprzedaży? 500 plus, stypendia, renty czy zasiłki socjalne? Jeśli masz takie dochody, to korzystanie z nich jest jak najbardziej normalne, ale. Czy będziesz je mieć zawsze? Dla niektórych takie dodatki do głównej pensji są znaczną częścią dochodu i ich nagła utrata może stanowić naprawdę duży problem. Nie mówię, że masz teraz w ogóle nie dotykać tych pieniędzy, bo byłoby to nierealne, ale zastanów się, co się stanie, gdy te. Dodatki nagle się skończą, i jak może to wpłynąć na Twoją sytuację materialną? Czy byłbyś sobie w stanie bez nich poradzić? Bo jest to całkiem realny scenariusz i może warto byłoby się do niego przygotować, posiadając chociażby poduszkę finansową. A jak ją zbudować i jednocześnie ograniczyć ryzyko ulegnięcia inflacji stylu życia? Poświęć część nowego dochodu na zabezpieczenie się. To może być np. połowa podwyżki, premii, 500 plus czy dowolnego dochodu, którego wcześniej nie miałeś. Gdy dostajesz na przykład 400 zł podwyżki, to jesteś w stanie z tego odłożyć 200 zł. Przecież już radziłeś sobie za na przykład 4000 zł, poradzisz sobie więc także za 4200 zł. Nie musisz od razu wykorzystywać całości, czyli 4400 zł na konsumpcję. Jeżeli nad tym zapanujesz, a Twoje wydatki będą rosnąć wolniej od zarobków, to jesteś zabezpieczony przed inflacją stylu życia. Unikniesz także bardzo częstej wymówki przed prowadzeniem budżetu. Skoro budżet się nie spiął, to już nie niech się dzieje co chce, a ja to olewam. Mentalność wszystko albo nic zostaw coachom od niedorozwoju osobistego. Budżet czasem się nie spina i tyle. Po prostu nie wszystko da się przewidzieć. Za miesiąc bardziej się przyłożysz i na pewno ci się uda, nawet jeśli masz nieregularne zarobki. A jeśli potrzebujesz więcej wiedzy o budżecie ułożonej w konkretną strukturę, to przygotowałem składający się z 12 lekcji ekspresowy kurs online, dzięki któremu twój budżet zmieni się z przykrego obowiązku w prostą, szybką i skuteczną kontrolę twoich finansów. To autoreklama, a link jest w opisie pod filmem oraz przypiętym komentarzu. Jeżeli natomiast wolisz korzystać z moich darmowych materiałów, to zapraszam cię do następnego. Filmu, w którym pokażę Ci, jak prowadzić budżet przy nieregularnych zarobkach. Możesz także zajrzeć do dużego filmu, w którym od razu omawiam wszystkie pomniejsze odcinki. A na dziś to wszystko. Cześć!